O, jaki ja byłem naiwny. Jak ja liczyłem, że ludzie, którzy mają telewizory, tak oglądają wiadomości, że oni coś zmądrzeli, a tu nic. Z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Tak, wiem, miało nie być dzisiaj żadnego dodatkowego vloga, ale jest prawy, prosty, bo oczywiście na straży stoją moi widzowie i co rusz, a szczególnie jeden komandos, cały czas podsyła mi newsy. Także jest news dzisiaj z Dziennika Narodowego. Taką informację kolega Paweł podesłał, znowu Paweł, tak, stojący na straży tutaj tego, żebyśmy wiedzieli o wszystkim i żebym ja mógł trochę to obśmiać. No słuchajcie, jaki jest ten news? Otóż pewna taka kawiarnia się nazywa Migrant Friendly gdzieś w Warszawie, Praga Południe. Powiem szczerze, nie znam topografii naszej stolicy, być może wstyd, ale cóż to, no mieszkam kawałek dalej. Także co oni wykombinowali? Już sama nazwa wskazuje, że no, tak, że tak powiem, no dobra, no mają pomysł jakiś tam, okej, no. Wykombinowali, że będą szkolić, znaczy kursy walki będą robić, tak? Takie, no, żeby ludzie mogli się bronić. W sumie fajna inicjatywa. Całkiem zajebiście i nie ma się do czego przypieprzyć, bo oni chcą uczyć jiu-jitsu, taekwondo, sambo, MMA, sistema, eskrima, takie też. Ja w ogóle nawet, że tak powiem, Nie wiem jak to do końca wygląda większość tych sztuk walki, ale oni chcą uczyć. No dobra, no ludzie powinni umieć się bronić, tylko że oni chcą uczyć osoby te, które są migrantami, czyli tymi przyjeźdźcami, najeźdźcami, gośćmi, nie do końca przez nas mile widzianymi. No właśnie, nie są mile widziani i o tym właśnie z tego powodu trzeba ich uczyć, żeby się bronić. Tak, bo oni wcale nie są agresywni już tak z bomby, tak na dzień dobry, oni wcale nie mają bardzo jakichś tam złych zamiarów, nie, absolutnie. Oni czują się właśnie biedni, tacy, i może im tutaj u nas być źle i trzeba ich nauczyć, żeby oni się mogli obronić, tak, bo ja nie wiem, może jeszcze zorganizujmy im jakieś kursy małego chemika, tak, żeby wiedzieli, jak to dobrze połączyć, jak już wpadnie im do głowy jakiś wystrzałowy pomysł. Potem, nie wiem, zapiszmy ich na strzelnicę. Najlepiej niech oni niech poćwiczą, no po co potem mają, nie wiem, jak kulą w płot gdzieś tam celować. Nauczmy ich, zaprośmy ich na strzelnicę. Potem, co więcej, no nie wiem, wiadomo, że jakieś tam te sprawy uświadamiania tego takie do życia w rodzinie i tak dalej, to raczej to już są za stare chłopy, żeby na to poszły, ale tak jak mówiłem, no kursy walki, okej, strzelnica i jakieś tam warsztaty z chemii, nie wiem, dajmy na to, my tutaj w Trójmieście mamy, to w Gdyni mamy eksperyment, w Warszawie macie też to fajne takie o kurczę, zapomniałem. W każdym razie to takie miejsca, gdzie młodym ludziom się przyswaja wiedzę, umożliwia im się zrozumienie chemii, fizyki i tak dalej, no to zróbmy tam dla nich warsztaty właśnie chemii, żeby wiedzieli jak co wszystko ze sobą połączyć i wtedy będzie im na pewno lepiej. No dobra, ale przecież my nie jesteśmy gorsi, tak? Przecież nam tutaj też coś się należy. I też mam pomysł, słuchajcie, dla Polaków, dla tutaj ludzi mieszkających, to powinni zorganizować kurs tańca. O, na przykład towarzyskiego, jakieś szkolenie z savoir vivre, tak, żeby wiedzieć, że tam beza jemy widelczykiem czy tam łyżeczką, tak, bo to będzie dla nas najważniejsze. Oni będą tam ciach-ciarabach tam te kung fu pandy, a my tutaj będziemy umieli sobie na przykład zatańczyć i w bardzo kulturalny sposób spożyć kebaba na przykład. O, tak, bo no, także takie kursy myślę, że dla nas by się przydały, dla nich jak najbardziej tutaj to naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. Ja sobie pośmiałem, tak? Ale oni przez te swoje jakieś takie właśnie pomysły, które są no, dla normalnego człowieka śmieszne, a wręcz niebezpieczne, to oni sobie zrobili zajebistą reklamę, tak? Bo ponoć już tam właśnie gazeta Dziennik Narodowy, o. Dziennik Narodowy pisze, że już ponoć w mainstreamie też już o nich się zaczyna mówić, że właśnie tacy postępowi są, tak, w ogóle chwalą, że chcemy uczyć sztuk walki osób, które do nas przyjeżdżają, skądinąd wiedząc,
że oni tak czy siak sobie dobrze dają radę, nie? Tylko, że właśnie, że my ich tutaj, właśnie przez to, że oni sobie dobrze dają radę w takich, że tak powiem, sportach ulicznych, to my ich tutaj nie do końca chcemy, a jeszcze ich trzeba podszkolić, tak? No bo level, ten level master, tak, żeby osiągnęli, że tutaj, że już nie będzie potrzeba 5, tylko na przykład 2, 3, tak? Do jakichś tam niecnych czynów, to my ich nauczmy jeszcze, żeby się bili. No, to tyle, bo ja nie wiem, mnie to po prostu czasami śmiesza, jeszcze częściej przeraża. No, takie pomysły, no to tylko u nas takie pomysły. Dobra, pozdrawiam, znaczy nie u nas, nie, inaczej, sorry, wróć. To na tej lewej półkuli siedzi. To na tej lewej półkuli siedzą takie pomysły i im te pomysły się podobają. Także oj, oj, oj. Koniec dzisiaj, koniec, bo już mi naprawdę aparat gębowy boli od tego... No nie, po prostu zmęczony już jestem i tyle. Jutro trzeba wstać, sprawy załatwiać. Nieważne. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro. Na pewno jutro, tak. Do zobaczenia.